Cześć. Czy pamiętacie mój film sprzed 2 lat na temat karnika, mały ornitolog, który umieściłem na swoim kanale? Jeżeli nie, to oglądnijcie, co się działo przy tym karniku, gdy go zawiesiłem. A dzisiaj będzie film o troszkę większym bracie, nazwijmy to konkretnie o takim karniku. Zapraszam. Jest to także karmnik na szybę, na okienny, czy na balkon, czy na szybę taką okienną. Rozwinę. O, karmnik jest większy od poprzedniego, to możecie sobie zobaczyć. I już widzę dwie pewne wady. Pierwsza to taka, że ten karmnik wisi na dwóch przysawkach z haczykami, które wkłada się w te dziurki, a o szybę opiera się takimi dwoma wypustkami. I tutaj ja bym przykleił takie odbojniki silikonowe, przezroczyste, żeby ich nie było widać, żeby nie rysowały szyby. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj od spodu nie ma żadnej dziurki. Co prawda należy wymieniać karmę w karmnikach, jeżeli za długo tam leży, ale tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, w tym starym był taki haczyk na słoninkę czy coś innego do podwieszenia i tu jest dziurka. Jeżeli napadało wody do środka, a i tak tutaj była mała szansa na to, żeby woda napadała do środka, bo ten karmnik jest dość zamknięty, to mogła ona sobie tutaj wypłynąć. Tu jeżeli wpadnie woda, no to już nie ma szans, ona tam będzie na dnie pływała cały czas. Nasypiemy do środka ziarna i zobaczymy. Dlaczego zmiana karmnika? No, ten już po 2 latach trochę pożółkł, ale to nie w tym problem. Chodzi o to, że jak robiliśmy sobie zdjęcia, to z tej strony jest szyba. I przez ten plastik ciężko się fotografuje ptaki, a tutaj ten nie ma tego plastiku od strony okna. Także mamy nadzieję, że będzie lepiej widać ptaki i będzie można je fotografować. Sikorki karmnik znalazły 3. dnia i od tamtego czasu jest ciągła walka o dostęp do jedzenia. I tutaj taka moja uwaga. Zauważyliśmy, że sikorki, rozdziobując ziarenka na tym takim zielonym plastiku, powodują, że cały czas słychać stukot u nas w pomieszczeniach i to na tyle głośny, że rano, gdy robi się szaro i sikorki zaczynają przylatywać i się posilać, to ma się wrażenie takie, że ktoś stoi za oknem i cały czas puka w okno. Także nie idzie spać, więc jeżeli ktoś ma taki luksus, że na przykład karmnik ma na parterze, a nie wiem, śpi w jakichś pomieszczeniach na piętrze, no to nie będzie to dla niego stanowiło różnicy. Natomiast no, my takiego luksusu nie mamy, więc zaczęliśmy na noc ściągać ten zielony plastik, a rano, gdy wstaniemy, obudzimy się, to ten plastik zielony zakładamy. Kolejna sprawa to taka, że sikorki rozdziobują ziarenka najczęściej dzióbkiem w kierunku odlotu w razie, gdyby jakieś niebezpieczeństwo było i mogły szybko odlecieć. A ponieważ karmnik jest stosunkowo płytki, więc zapierają się o szybę ogonkami, także tę szybę po środku budki będziecie musieli często wycierać. No a skoro mówimy o karmniku, to chyba czas w tym momencie, żebym przypomniał o karmieniu pana algorytma. Pana algorytma YouTube'owego, kciukiem w górę. Algorytm zawsze jest głodny, także możemy go nakarmić. A ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście film. Zostawiam Was z sikorkami na chwilę i nie będę robić żadnego podkładu muzycznego. Usłyszycie, jak one sobie tam te ziarenka wybierają, stukają. I do usłyszenia i zobaczenia. Cześć!